Do dwudniowego konkursu zgłosiło się ponad 50 gitarzystów. Do części finałowej zakwalifikowało się 23. Przesłuchania rozpoczęły się w piątek w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Umieściu. Obowiązkowe utwory, które są narzucone z góry, ściągali je ze strony, musieli nagrać filmy na YouTube. Komisja oceniała te filmy na YouTube, dwa filmy i zakwalifikowała najlepszych kandydatów do udziału w drugim etapie. Wykonawcy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, do lat 12, od 13 do 15 lat oraz od 16 do 18 lat. Festiwal jest dla mnie czymś ważnym. To jest wydarzenie, w którym obywam się ze sceną, coraz mniej się stresuję podczas występów i daje mi to frajdę. W jaki sposób gitara pojawiła się w twoim życiu? Dzięki tacie. Gra już chyba 17 lat. No i postanowił, że też mnie nauczy grać. Pamiętam ten wieczór, pierwszy utwór Kaszmir Led Zeppelin zagrałem. Uczestnicy konkursu walczą o cenne nagrody, wysokiej jakości wzmacniacze i gitary elektryczne. Komplety strun otrzymają wszyscy uczestnicy. Jednym z fundatorów nagród jest gmina Mielno. Goście przebywający w tym miejscu na pewno będą się cieszyli i z miejsca, i z widoków, jakie tutaj spotkają, i z ciszy, i spokoju. Patronat honorowy nad festiwalem objął marszałek województwa zachodniopomorskiego. Zakończył się Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej. Ciekawym wydarzeniem było wspólne wykonanie utworu Smoke on the Water zespołu Deep Purple. Struny szarpało jednocześnie kilkunastu uczestników imprezy skierowanej do dzieci i młodzieży do lat 18. Pierwsze miejsca w solowych popisach zajęli Jerzy Andraczko z Koszalina i Jacek Golimowski ze Śremu.